Mamy obliczyć takie wyrażenia. 5 do minus pierwszej potęgi to jest 1 przez 5 do pierwszej potęgi, czyli 1 przez 5, 1 piąta. Minus 2 do minus trzeciej to jest inaczej minus, w nawiasie 2 do minus trzeciej, czyli najpierw jakby podnosimy, bo najpierw jest potęgowanie, później jest ten minus, czyli będziemy mieli minus i 2 do minus trzeciej to jest 1 przez 2 do potęgi trzeciej. Czyli mamy minus 1 przez 8, czyli minus 1 ósmą. Już ten minus może teraz zadziałać, czyli minus 1 ósma. Teraz tak, minus 3 w nawiasie, to jest ważne, do potęgi minus drugiej. To u nas będzie tak, ten minus w potędze odwraca. To będzie 1 przez minus 3 do potęgi drugiej, bo minus wykładnik odwraca. Czyli będzie 1 przez minus 3 do drugiej. Liczba ujemna do parzystej potęgi staje się liczbą dodatnią, czyli to jest tak jak 3 do drugiej, czyli 9. Mamy tutaj 1 dziewiątą. Teraz zobacz, tutaj mamy bez nawiasu, czyli najpierw wykonamy potęgowanie. Czyli ten minus zostawiamy z przodu i będzie 4 do minus czwartej, czyli to jest minus 1 przez 4 do czwartej. Możemy to dać jeszcze w nawias, czyli to jest 1 przez, minus 1 przez 4 do czwartej, to jest 256, czyli minus 1, 256, albo po prostu minus, tak zapisane. Podpunkt B. Minus trójka odwraca nam ułamek, czyli to będzie 5 trzecich do potęgi trzeciej i 5 do trzeciej to jest 125, a 3 do trzeciej to jest 27. Teraz tak, u góry mamy 2 do minus drugiej i to wszystko przez 3. 2 do minus drugiej to jest 1 przez 2 do drugiej i to dzielimy jeszcze przez 3. Czyli mamy 1 czwartą podzieloną na 3. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli zapiszemy, że to jest 1 czwarta razy odwrotność trójki, czyli 1 trzecia. 1 czwarta razy 1 trzecia to jest 1 dwunasta. Kolejny przykład. 2 przez 7 do minus pierwszej to jest to samo co 2 przez minus nam odwraca, czyli 1 przez 7. A dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 2. Pomnożyć przez odwrotność 1 siódmej, czyli 7 pierwszych. 2 razy 7, 14 pierwszych, czyli po prostu 14. Teraz zobacz, tutaj mamy w nawiasie wziętą liczbę poniesioną do minus drugiej potęgi. Co my z tym możemy zrobić? Tutaj przede wszystkim ten znak będzie podnoszony do parzystej potęgi. I można to zapisać jako na przykład 1 przez minus 1 szóstą do potęgi drugiej, bo ten minus nam odwraca. Ten minus nam tutaj odwraca. Teraz zobacz, co dalej. To będzie 1 przez minus 1 szósta do parzystej potęgi. Wynik będzie dodatni, bo ujemna liczba do parzystej potęgi staje się liczbą dodatnią. No 1 szósta do kwadratu to jest 1 trzydziesta szósta. A dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 1 razy odwrotność 1 36, to jest 36 pierwszych. Czyli mam 1 razy 36 przez 1, czyli po prostu 36 tutaj wychodzi. Podpunkt C. 1 dziesiąta do minus czwartej. Piszmy 1 dziesiąta do minus czwartej. To jest to samo, minus odwraca nam liczbę, co 10 pierwszych, czyli po prostu 10 do czwartej, a 10 do czwartej to jest 10 razy 10 razy 10 razy 10, czyli 1 i 4 zera. W przypadku potęgowania liczby 10, to do jakiej potęgi mówi nam, ile tutaj będzie zera. 10 do czwartej to jest 1 i 4 zera. 10 do trzeciej to jest 1 i 3 zera. 10 do drugiej to jest 1 i 2 zera i tak dalej. Tu mamy 3 dziesiąte do minus trzeciej, zapiszmy 3 dziesiąte do minus trzeciej, to jest to samo co 10 trzecich do trzeciej. 10 do trzeciej to jest 1000,
3 do 3 to jest 27. 1027, tak byśmy to zostawili. Ewentualnie można sobie tutaj wyłączyć całości, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Dalej mamy minus 2 dziesiąte do minus 2. Zapiszmy minus 2 dziesiąte do minus 2. Minus nam odwraca. To jest to samo co 10 minus 2 do 2. 10 minus 2 to jest minus 5 do 2. Minus 5 do 2 to jest 25. Liczba ujemna do parzystej potęgi staje się liczbą dodatnią. Tutaj mamy minus 4 dziesiąte poniesione do potęgi minus pierwszej. Minus nam odwraca liczbę, czyli mamy 10 minus czwartych do potęgi pierwszej, czyli po prostu 10 minus czwartych. I ten minus można wyciągnąć przed ułamek, to będzie minus 10 czwartych, czyli minus 2 i 2 czwarte, czyli 1 druga, minus 2,5. Podpunkt D. W takiej sytuacji mamy liczbę mieszaną, zamieniamy ją na ułamek niewłaściwy, najwygodniej według mnie, czyli 2 razy 1 to jest 2, plus 1, czyli 3 drugie, to razy to plus to, do potęgi minus drugiej. My już wiemy, że ujemna potęga odwraca nam ułamek, czyli mamy 2 trzecie do kwadratu, 2 do kwadratu to 4, 3 do kwadratu to 9, mamy 4 dziewiąte. Tu robimy to samo. 3 razy 2 to 6 plus 1, 7. Tu mamy minus, czyli minus 7 trzecich do minus trzeciej. Minus nam odwraca ułamek, czyli mamy 3 minus 7 do potęgi trzeciej. Nieparzysta potęga zachowuje znak, czyli będziemy mieli 3 do trzeciej to 27. Minus 7 do trzeciej to jest minus 343, czyli można to zapisać jako minus 27 343 albo minus wyciągnąć przed ułamek, czyli minus 27 343. Dalej mamy, patrzmy, liczbę ujemną do parzystej potęgi, czyli no za chwilę to będzie parzysta potęga, zamieniamy 4 razy 3, 12 plus 1, 13 i znak zachowujemy, czyli minus 13 czwartych do potęgi minus drugiej. Minusik nam odwraca, czyli mamy 4 minus 13 do drugiej i parzysta potęga likwiduje znak ujemny, czyli to będzie 16 przez minus 13 do kwadratu, czyli 169. 16, 169 i tak to zostawmy. I ostatni ułamek. Zobacz, 5 razy 4, 20 plus 1 to jest 21 piątych do potęgi minus pierwszej. Ujemna potęga odwraca nam ułamek, czyli mamy 5 dwudziestych pierwszych. I mamy rozwiązane.